Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wyruszamy w dalszą podróż naszym statkiem. Obieramy dzisiaj kurs. Dokąd teraz płyniemy? Sam obierz kurs. No i teraz bardzo dobre pytanie. Na razie do Vanguardu nie ruszamy. Myślę, że wybierzemy się do kryjówki Mendozy. Płynie mi Greg do kryjówki Mendozy. Dobrze. Więc nie ma co zwlekać, odbijamy od brzegu. No i super, jesteśmy na miejscu. Czy lokatorek włączony? Jak najbardziej. Dobrze, bardzo dużo orzechów kokosowych. Pora się tutaj rozejrzeć bardzo dokładnie. Nie wiem, czy mamy mapę tego miejsca, czy nie, ale szczerze mówiąc, myślę, że nie będzie nam potrzebna. Możemy sobie na chwileczkę zwiększyć trochę widoczność. Ja na dłuższą metę nie będę chciała utrzymywać tak wysokiej widoczności. Tam jest jakaś broń na górze. Bardzo by było fajnie się po nią dostać. Pogrzebacz. No, to nie jest to, czego oczekiwałam, ale dobrze. Może być. Moi drodzy, zobaczymy, co my tutaj możemy sobie odszukać i znaleźć. Czy tutaj się coś dzieje w tej chałupce? Chyba nic. Dobrze. No to w takim razie ruszajmy dalej. Myślę w sumie... Okej, tu już mamy panów piratów. Myślę sobie, że... Oni mają muszkiety. Nie wiem, czy zauważyliście. No, a ja obrywam z tych muszkietów. No, czemu nie mogę strzelać? Co jest? Ej, no bez jaj. Gra mnie zrobiła w konia. Kurde, tak się nie robi na samym początku odcinka. Widzieliście wy to? Ale powiem wam, że to jest plus, ponieważ jak tutaj teraz będziemy właśnie pokonywać tych piratów, to oni mi właśnie dadzą amunicję do mojego muszkietu. Ja mam dużo lepszy muszkiet od nich. Skorzystajmy sobie z łóżek, bo jak widzicie, już mi się dostało na sam początek nie do końca z mojej winy, bo troszkę gra postąpiła ze mną niesłusznie. No ale dobrze. Chodźmy w takim razie na górę. Warto, myślę, będzie to miejsce zwiedzić dosyć dokładnie. Dzień dobry. O kurde, ale żem trafiła. Teraz kolej na ciebie. Dobranoc. Kurde, ale ten zasięg ma... Ten muszkiet ma bardzo ładny zasięg. Tu jest pirat martwy. To jest ten poprzedni, który tutaj był. I no jak widać gra go zrespiła wyżej. Na razie możemy sobie pochodzić z większą widocznością. W sumie. Zobaczmy, co mamy tutaj na górze. Widać w sumie głównie te orzechy. Też fajnie, bo to jest miejsce, w którym te orzechy możemy znaleźć. Jest jeden pirat, który nas nie atakuje. To jest Sam. Myślę, że wypadałoby z nim porozmawiać. Natomiast zanim z nim porozmawiam, no to jeszcze sobie przetrząśniemy to miejsce. Kufer Sama. Miał parę rzeczy, ale nic jakiegoś bardzo szczególnego. Prawda? Dobra. Tutaj tak naprawdę zaraz zrobimy trochę, można by tak powiedzieć, kółeczko. Także to też chyba nie jest żaden problem, jeżeli sobie tak pochodzimy właśnie tędy. Najsampierw. Tutaj można zejść do łodzi. Tylko czy ja potrzebuję? Chyba nie. Patelnia. Mamy jakiś pulpit. Zobaczmy go. Łupy. Tutaj mamy rzeczy, które piraci używali. Tam możemy też zobaczyć... To jest pusty kufer w ogóle. Chyba, że mogłam już z niego przez przypadek coś wyjąć. Ale tam mogliśmy zobaczyć mniej więcej różne inne ciekawe rzeczy. Tutaj jakieś małe ryby. Warto chyba, myślę, że będzie to posprawdzać, prawda? Super. No, do Sama zaraz wrócimy, jeżeli chodzi o pogadanie z nim. Tam jest łódeczka. Chyba nie będzie nam potrzebne korzystanie z niej, ale orzechy kokosowe bardzo chętnie przyjmę. Bardzo.
Fajnie, że one tutaj są. Zobaczmy, gdzie mnie gra wyprowadziła. Tam nam pokazuje sama na górze. A tutaj coś jest. Jakiś kufer. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Perełka i 11 sztuk złota. Nic specjalnego. Jak widzicie, tutaj jest dosyć spora mgła na tej wyspie. Ciekawa sprawa. Tutaj też kordelasik nam któregoś pana spadł. Tu też możemy się, widzę, dostać i poszukać czegoś. Tutaj w ogóle warto się będzie rozejrzeć, ponieważ tutaj będziemy mieli skarb do zdobycia. A wątpię, że uda nam się zdobyć wszystkie notatki, które o tym informują. Więc trzeba troszeczkę uważniej tutaj badać to miejsce. Bo będziemy szukać takiej notatki i będzie informacja, że przy namiocie jest skarb. Także to jest jedyny namiot, podobno w tym miejscu. Także gdzieś tutaj powinniśmy coś móc wykopać. Nie do końca wiem, gdzie i co, ale coś powinno się takowego udać. Tego się nie da zebrać. Chociaż możliwe, że będziemy potrzebowali najpierw znaleźć notatkę, która o tym informuje. To też jest bardzo możliwe. Ale to się okaże. Ja sobie pozbieram itemki. Zaraz pójdziemy pogadać z Samem. Bo jak na razie to się tutaj bardzo... No, rozchodziłam się na dole. A też wypadałoby iść gdzieś indziej. Tutaj możemy wejść. Możemy, bo orzeszki kokosowe się same nie zbiorą. I tutaj już mamy znaną nam w sumie chyba drogę. Chyba tak, nie mam pojęcia, bo tutaj tak troszeczkę zawile to wygląda, ale chyba tędy jak pójdziemy, to dojdziemy do Sama. Nie przedłużam już swojej gadaniny, pogadajmy z Samem i zobaczmy, o co chodzi w ogóle na tej wyspie i co jest naszym zadaniem. Ej, co jest? Niby do mnie mówisz, szczurze lądowy. Nie bądź chamski. Inaczej skończysz jak twoi kumple od kielicha. Aha, to znaczy, że z pozostałymi już się rozprawiłeś. Tak też myślałem. No, na co czekasz? Sięgaj po broń i doprowadź sprawę do końca. Myślę, że jeśli mi odpowiesz na kilka pytań, to odpuszczę ci. A, no to pytaj. Gdzie jest Mendoza? Ha, ha, ha. Dlaczego miałbym ci to powiedzieć? Mów albo zacznij pisać testament. Jeśli mnie zabijesz, to niczego się nie dowiesz, ale... Tak. Jeśli przyniesiesz mi dziennik Mendozy, to być może będę skłonny powiedzieć ci, gdzie szukać tego staruszka. Jego dziennik. Nie mam tego. Ty nie, ale ci przeklęci wantownicy mają. Zabrali księgę z kufra kapitana, który znajduje się w skarbcu i... Co? Tu jest skarbiec. Gdzie? U podnóża góry, jaskini. Ale tam niczego nie znajdziesz. Mendoza oczyścił jaskinię i ukrył rzeczy w różnych miejscach. I te schowki zapewne zaznaczył w swoim dzienniku. Niech zgadnę. Bunt miał związek z oczyszczeniem skarbca. Mądrala. Ale ty to powiedziałeś. Większość naszej załogi jest wściekła na staruszka za to, że oczyścił skarbiec i chcą się na nim zemścić. Chłopaki byli jak opętani. Tylko ja i kilku ludzi, których tu znalazłeś, postanowiliśmy nie brać udziału w buncie. Dlaczego? Co spowodowało, że nie wzięliście udziału w buncie? Właściwie, to nie twoja sprawa, ale cóż, powiem ci. Dlatego, że jeszcze nikomu na dobre nie wyszło przeciwstawianie się Mendozie. A ci idioci i tak nie mieli szans, nawet jeśli mieli w tym czasie przewagę liczebną. A ponieważ to wiem, postanowiłem trzymać się z dala od tego. Stary Sam zawsze był po stronie zwycięzcy, hehe. Opowiedz mi o bantownikach. O tych łajdakach. No dobrze. Chłopaki są w załodze od niedawna. Mendoza kilka miesięcy temu, większość z nich zdabierbował w jakiejś obskurnej portowej knajpie. Potrafią dobrze walczyć, ale prawie wszyscy to leniuchy i pijacy. Tylko Beliar wie, po co kapitan ich wynajął.
ale widocznie to wchodziło w jego plany. Jakich, znowu, planów? Haha, chciałbyś to wiedzieć, co? Nic z tego. Nie dowiesz się tego ode mnie. Dobrze. No to dawaj dalej. Co jeszcze możesz powiedzieć o bantownikach? Chłopaki od samego początku byli niezadowoleni, ponieważ po pierwszym napadzie otrzymali zbyt mało złota. Ale staruszek taki stanowczy zawsze był. Ten, kto od niedawna zaczął brać udział w napadach, nie otrzyma tyle samo łupu, jak ci z załogi, którzy biorą udział już od dawna. Wasze tradycje mnie nie interesują. Więc streszczaj się. Kto przewodzi bantownikom i ilu ich jest? Nieco ponad 20 osób. I nie należy ich lekceważyć. To silni chłopcy, którzy nie zastanawiają się długo, kiedy widzą obcego. Przewodzi im bossman Dubs i nawigator Miller. I gdzie są bantownicy? Na sąsiednich wyspach. Rozdzielili się. Dubs jest z większą częścią załogi na dużej sąsiedniej wyspie, którą nazywamy wyspą Ścierwojada. A Miller z resztą chłopaków znajduje się na małej wyspie Kretoszczura. Kretoszczurów się nie boję. Czy druga wyspa jest bardziej niebezpieczna? Raczej tak. Tam nieco więcej niebezpiecznych zwierząt, haha. No dobrze, no to w takim razie myślę, że ruszamy. Jeszcze będziemy mieli statek do zbadania, ale to myślę, że innym razem. Czy jak sobie zaskoczę tędy, to wpadniemy ładnie do wody? Tak jest. O to mi właśnie chodziło. Dobrze, to najpierw popłyniemy na tę wyspę. Tam są jakieś zatopione łódki. Myślicie, że tam może być coś? Na przykład jakiś skarb? W sumie mógłby być. Myślę, że możemy wziąć to pod uwagę. Bądź co bądź, nic mi tam nie zaznacza gra, ale to nie znaczy, że nic tam nie ma. Prawda? Okej, mamy pierwszych piratów. Myślę, że pierwsze co zrobimy, to im odstrzelimy głowę. Oni też mi będą chcieli odstrzelić. Kurde, niestety nie spadają na dwa strzały. Przez co trochę mi się od nich dostało. No ale trudno. Co my tu mamy? Mamy iksik. Prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo. Wskazówka Mendozy 10. No właśnie, te wskazówki Mendozy. To jest rzecz, która w teorii nas powinna zainteresować. Co to za pierścionek? Pierścień mocy ducha, serio? Trochę słabe. Wskazówka Mendozy. Ominąłam tą kartkę, tu jest. Numer 11 to jest I. I to jest kolejność liter po prostu, moi drodzy. Natomiast no wątpię, że uda nam się znaleźć wszystkie te kartki, ponieważ te skarby są dosyć ciężko poukrywane, a nie wiem, czy będę chciała szukać wszystkich. Strzelamy. Widzę, że... Niedobrze, bo kretoszczury aż zeszły. Dobra. Tak chyba będzie trochę jednak bezpieczniej dla nas, prawda? Możliwe. Tam coś jest pod wodą. To jest bardzo dziwne akurat. Chyba, że to jakiś błąd. Możliwe. Ale tego niestety nie wiemy. Trzeba się będzie, myślę, wyleczyć troszkę. Bo mi się oberwało. Oni też potrafią z tego muszkietu nieźle przywalić mi. Zupę rybną może nie. Miałam gdzieś tutaj zupę. Która mi odnawia bardzo dużo HP. Tylko nie widzę jej. Na pewno te dwie będą dobre. Ale była jedna, która mi odnawia 200 coś. Tylko nie widzę jej teraz. Być może tutaj niżej. O właśnie, zupa z szynki. To jest bardzo dobra zupa. I zupa kiełbasiana, jak widzicie, też jest bardzo dobrą zupą. Dobra, już mamy trochę więcej zdroja.
Zobaczmy, co tutaj będzie. Pewnie jakieś krytoszczury. Spadające z nieba. Ciekawa jestem. Czy... Okej, dobra. Czy uda nam się znaleźć na przykład jakiś szczaw królewski? Byłoby bardzo miło. Tam jest kolejny krytoszczur, ale chyba go stąd nie dosięgniemy za bardzo. Tędy chyba lepiej było jednak zajść w ten sposób. Ajajaj, no, wchodź. Bo tam się potrzebujemy dostać, zaraz stąd spadnę. Bo tutaj jest do wykopania chyba coś? Nie? Jak to nie? Mi się wydawało, że jest. No dobra, jak nie, no to nie. Troszkę słabo. Jak to jest, że tam coś... Okej, okay, nie wiem. Ach, bo te krytoszczury chyba sobie spadły do wody. No zobaczcie, jak on tam pływa, no. Przecież to jest niebywałe raczej. Krytoszczury nie pływają. Dajcie spokój, kto to widział, pływającego krytoszczura? Ja nie widziałam takiego cudu jeszcze. Któryś coś gdzieś chce spaść? Chyba nie. Chyba na razie sobie radzą jednak na górze. Zróbmy zapis, bo nie pamiętam, kiedy zrobiłam. No, ani wypadałoby tutaj nie stracić postępów. Dobra, tu są krytoszczury, więc myślę, że najpierw możemy tutaj właśnie podejść. Kurde, ale bym chciała szczaw królewski, jakiś fajniejszy do zdobycia. Tu mogą być jakieś fajniejsze rośliny. No, był w sumie korzonek leczniczy. W sumie może być. O, tu jest iksik po tej stronie, dobra. To kopiemy. Mamy złoty puchar, wskazówka Mendozy 11. 11. O, mamy literkę O. No dobrze. Może mi to coś więcej da. Tam jest krytoszczur. Myślicie, że go sięgniemy stąd? No, jak się będzie przesuwał, to tak. Tutaj mi chyba zabili jednego. Proszę przestać strzelać. Jest Miller. Jezu, przecież oni się biją jak cepami tą bronią. Co on miał przy sobie? Miał dziennik Mendozy. O matko. Nie o to mi chodziło. Kurde. Chciałam szybko zebrać. Dobra, bo widzę, że oni cudują. Zbagowali nam się panowie troszkę. No, to już trudno. Niestety. Dawajcie mi te rzeczy do muszkietu, bo to się przyda. O, tu jest przycisk. Czym? Nie mam przedmiotu. To jeszcze ciekawsza rzecz. Tam jest jakaś... A nie, to tutaj jest broń i to jest kilof. Dobra, wskazówka Mendozy 12. Zobaczmy w takim razie kolejną wskazówkę. Literka E. I mamy też kufer. Tutaj jakieś takie tylko pierdółeczki. Dobra. Czyli mamy pierwszą część dziennika. Ciekawi mnie, to jest druga część.
Na obu sąsiednich wyspach jest 12 miejsc, które zaznaczono krzyżykiem. Tam wszystko zostało zakopane. Ten, kto rozumny, szybko rozwiąże tę zagadkę. 9 znajduje się obok drzewa, 10 leży w grobie, 11 w kufrze na plaży, 12 w chacie Pita. 12 mamy, 11 mamy, 10 leży w grobie. Czyli tam, gdzie był grób, to powinniśmy móc wyjąć. To było tam niżej, prawda? To było tutaj. To był ten grób? Tak, tylko że ja niestety, ale... O, teraz możemy, dobra. Mamy wskazówkę Mendozy numer 10. C. Może jak uzbieramy całą, no to będziemy mieli już jakieś większe pojęcie na ten temat. Cholera, wie, tu jeszcze mój kretoszczur, który spadł. Zejdźmy sobie tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy. I teraz tak, została nam kolejna wyspa i ona jest w tamtą stronę. Dobrze, to może nam się nawet uda te wszystkie wskazówki znaleźć. Byłoby w sumie dobrze. Tutaj pewnie będą piraci, bo mamy dwie łódki. No, chyba tak. No, oczywiście, że będą. Dobra. To niedobrze, troszkę. No, ale z drugiej strony to dobrze, że mamy w ogóle ich, nie? Widzę, że są tak podzieleni trochę na tych silniejszych i mniej silnych dosłownie. Dobra, zobaczmy, co jest na plaży. Tutaj mamy pierwszych przeciwników. Są żółwiki. Wolałabym akurat żółwików nie dotykać. Okej, tutaj coś jest. Niczego tu nie. Mamy szóstkę. Mamy A. Okej, wiecie co byśmy zrobili? Myślę, że najpierw sobie wejdziemy w tą gąszcz tutaj. Warto będzie sobie... Okej, dzikie pszczoły też mamy tu. Kurde, ale tutaj jest młyn. Okej, to jest iksik w ogóle wśród tych ścierwojadów. Wiecie co, tutaj trzeba będzie zwiększyć sobie akurat pole widzenia, bo widzę, że tu jest bardzo mgła duża. Niczego tu nie znajdę. Wskazówka Mendozy 2. R. Dobra, tego ścierwojada już możemy sobie akurat zostawić w spokoju. O, plaster miodu. No tak, mieliśmy dużą pszczołę. Też bardzo fajnie, że po raz kolejny się pszczółki pojawiają, bo to jest inna, jakaś ciekawsza odmiana. Myślę jednak, że to fajna rzecz. Orzechy kokosowe to też fajnie, że jest ich więcej, bo wcześniej mieliśmy je tylko na tamorze i było ich bardzo mało. Także to też bardzo miła odskocznia. O, proszę bardzo, kolejny... Iksik. Wskazówka numer 4. Mamy E. Dobra, tutaj ładna krwiopijca już pokonana. Tam... Okej, ty się widzę zainteresowałeś czymś innym jednak. Jest duża pszczoła. Fajnie by było ją trafić. Okej. I kolejny ścierwojad. W ogóle teraz mam wrażenie, że z tymi pszczołami też jest prościej, jeżeli chodzi o trafianie ich. O, proszę bardzo, kolejny iksik. To była wskazówka numer 7. Powiem wam, że bardzo jestem zadowolona z tego muszkietu, szczególnie wtedy, kiedy faktycznie on wydaje z siebie dźwięki, bo to ma wtedy dużo więcej sensu.
i robi to fajny klimat do tego wszystkiego. Dobra, bo tu jest dużo rzeczy. O, proszę bardzo, mamy jeden szczaw królewski chociaż. Tam chyba są nasi piraci, bo ktoś mi tutaj wybija. No ale wyciągnij broń. Ktoś mi tutaj wybijał coś. Kurde, szkoda, że taka słaba jest widoczność. No niestety. Ale nie można mieć w życiu wszystkiego. Tak jakbyśmy chcieli, prawda? Dobra. Ta wysepka jest w ogóle dosyć taka, bym powiedziała, chyba spora, nie? Kurde, dużo itemów jest bardzo do zbierania. Najgorsze są chyba tylko te właśnie rośliny, które nas tak zatrzymują i w sumie nie jesteśmy w stanie normalnie przejść jak ludzie. No, powiem tak, słychać tutaj... A, bo ja sobie przeszłam koło tej pszczoły. Ajajaj, dostałam od niej, ugryzła mnie. No, widzę, że ta będzie się z nami mniej chyba dzisiaj cackać. No, ale już jej ukradłam miód, także w sumie moglibyśmy ją zostawić. Dobra robota, jedna bestia mnie. Ja już widzę, że tutaj są buntownicy. Kurde, ścierwojadzie. Nie, musimy się wycofać, bo będzie bardzo słabo. Dobra, widzę, że ten jeden chłop to poszedł za mną. Dobrze. Wskazówkę znalazłam, prawda? Tak jest. Znaleźliśmy wskazówkę. No ładnie, fajnie. Powiem wam, że bardzo mi brakuje tego klimatu właśnie z tych mniejszych wysepek, bo to było bardzo miłe. Ze strony twórców. Dobra, wiemy, w którym miejscu są piraci, więc... Zaraz pewnie się tam udam, tylko jak na razie korzystamy z tego, że możemy zbadać też inną część wyspy. Mamy wskazówkę numer 3. Zaraz sobie też zobaczymy, ile ich mamy już. Z. Mamy tak. 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7... Brakuje nam ósemki i brakuje nam jedynki na pewno. I piątki chyba. Wiecie co, chodźmy na razie tutaj. Bo tu nas jeszcze nie było na tej początkowej plaży. Tam jest cieniostwór na górze. Tutaj już zebrałam. Możliwe, że tutaj będzie jedna wskazówka. Gdzieś. A jak nie, to może znajdziemy coś... Ten cieniostwór, widzę, ma problemy. Tylko jak on się spierdzieli, to nie będę miała z niego expa. Na szczęście się nie spierdzielił. Jedyne, co może się stać, to może zniknąć jego ciało i nie zbierzemy rogu. No, ale to już mnie tak bardzo chyba nie boli. Fajnie by było, jakby całą wyspę Mendozy nam się udało w dzisiejszym odcinku zrobić. To wtedy myślę, że moglibyśmy na spokojnie w kolejnym odcinku popłynąć do Vanguardu. O! Witam. Kim jesteś? Rozbitek, którego los rzucił na tę wyspę. Jak się nazywasz? Nazywają mnie Jorn Krab, ponieważ w porcie, oprócz ryb, sprzedaję także kraby. Teraz, kiedy korsarze zatopili moją łajbę, potrzebuję nowego statku. Ale najważniejsze dla mnie jest to, aby opuścić tę przeklętą wyspę. Od miesięcy muszę jeść ryby i kokosy. Mam już tego dość. Chłopcze, cieszę się, że mnie znalazłeś, bo już traciłem nadzieję.
Rzuciłem w morze butelkę z listem, ale chyba jeszcze nadal pływa. Pomyłka. Już znalazłem. Naprawdę. Niesamowite. Mogę ci w czymś pomóc? Oczywiście. Zabierz mnie na swój statek i wysadź w Myrtanie lub gdziekolwiek indziej. Najważniejsze dla mnie, to wynieść się stąd. Już tu dłużej nie wytrzymam. Ciągle trzeba uważać, aby nie zostać pożarty przez LGTI. A niedawno przybyli korsarze i zaczęli czegoś tu szukać. To za dużo, jak na moje stargane nerwy. Zgoda. Pomogę ci, więc mogę wejść na twój statek. Tak, dziękuję ci, przyjacielu. Zobaczymy się na statku. Wszystko w porządku. Tak, przyjacielu. Najważniejsze jest to, że wkrótce znajdę się w Myrtanie i znów będę mógł udać się na połów krabów. Ej, dobra, fajnie, pomogłam jakiemuś człowiekowi. Nawet się nie spodziewałam takiego tutaj znaleźć. Zarąbiście. Myślałam bardziej, żeby tam szukać, wiecie, czegoś do wykopania. A niekoniecznie człowieka z krwi i kości, no ale może być. Bardzo chętnie mu pomogę w ucieczce. Ej, fajnie, jestem zadowolona z siebie, że się udało go znaleźć. Dobra, bo tutaj mamy wejście na górę do tego cieniostwora. Możliwe, że na górze też będzie coś do wykopania. Tutaj jest takie dziwne przejście. A ono się łączy jedno z drugim. No dobra. Ale przynajmniej mamy banany zebrane. Tutaj też jest przejście. Jest i to wyżej jeszcze możemy wejść. O proszę, mamy iksik. Wskazówka numer 8. To gdzieś jeszcze zgubiliśmy jedynkę i zgubiliśmy piątkę bodajże. Pewnie tam gdzieś w dżungli są. Tutaj byłoby to wejście od tej strony. Tam poszłam. A tędy pewnie będziemy szli w stronę tego cieniostwora. On sobie był tutaj. No ale tutaj mamy stertę bananów. Potem będziemy mogli z tego zrobić sobie, powiedzmy, że zupę z bananów, ale w sumie może bardziej koktajl bananowy. Tutaj chyba X-a nie było. Przynajmniej ja nie widzę. Tutaj jeszcze możemy wejść, ale to tutaj mieliśmy to przejście. Tu jeszcze banan jest do zdobycia. On się tak nie zawsze tutaj podświetlał, z tego co zauważyłam. Dobra, bo tam mamy do wybicia paru chłystków, tylko jeszcze sobie zobaczymy plażę do końca. Ajajaj, troszkę spadłam. Zobaczmy, są kolejne jakieś rogowe muszle. Tutaj mamy też kolejny punkt. Co my tu mamy? Wskazówka Mendozy numer 5, czyli jedyneczki tylko nie mamy. No dobra. No ale to już chyba nie będzie większy problem. Kolejny szczaw królewski. Czyli już mamy dwa. Jeszcze kolejny plasterek miodu nam się trafił. Tam już mamy naszych przeciwników. Trzeba by ich właśnie sprowokować, żeby schowali te giwery swoje. Kurde, niedobrze, bo jak tak dalej pójdzie, to właśnie zginiemy. Ajajaj, no oni sobie dobrze radzą z tej swojej broni. Wam powiem. Zróbmy sejwika i podbiegniemy do nich za chwilę. Będzie ciężko z taką ekipą, nie? Szczególnie, że ten Miller chyba jest z nimi. Odbiegniemy sobie trochę.
Chyba za mną nie biegną. Dobra, niech będzie pełnia życia. Sejwik i jeszcze raz lecimy do nich. Kolejny plasterek miodu. Tutaj jakieś korzonki. Trzy goblinie jagody, to bardzo dużo. Nie. Najpierw się was pozbędę. No. Tutaj jest Dobbs. I Dobbs miał dziennik numer 1. Natomiast mi się wydaje, że zaraz chyba zdobędziemy i tak ostatnią wskazówkę. Bo tutaj gdzieś widziałam iksik. No właśnie tutaj. O, no, one nawet są oznaczone ilością czaszek. Czego dostałam ogniem? Bo znalazłam ostatnią tą, czy co? Trochę to dziwne. Nie wiem, ale wiem, że już powinniśmy mieć odpowiedź, że jest to przy namiocie po ilości tych rzeczy. Jezus Maria, czy ja znalazłam tutaj 5 goblinich jagód, czy mi się śniło? Powiedzcie mi, bo ja aż nie dowierzam teraz. Tej pszczoły bym się bardzo jeszcze chciała pozbyć. Może być ciężko, bo ona się rusza. Uspokoisz się? Ciężko będzie ją trafić chyba. Albo i nie. Super, udało nam się. To jeszcze sobie pozwiedzamy tutaj resztę tej wysepki, bo tutaj jakieś pojedyncze roślinki zostały. No a kto wie, być może to jakiś smoczy korzeń albo coś. Tak czy inaczej, to powinniśmy mieć już wszystkie wskazówki. Możemy sobie policzyć. Tylko jedynkę jak zwykle wywaliło gdzieś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gdzie jest 10? Nie mamy 10? Na obu sąsiednich to i 3 nic nie znaczy, w 4 znajdują się cenne rzeczy, 5 naprzeciw strzeże skarb, 8 jest na górze. Powinnam mieć 10, dlatego że zbieraliśmy 10. 10 była mowa, jest 10, czyli mamy całość. Mamy całość, ale chyba niewiele nam to daje? Nie wiem, no jest przy namiocie. Tak nawet wychodzi z tych notatek. No. Także powinien się tutaj teraz pojawić X tak naprawdę. Tylko, że takowego chyba nie ma. Przy namiocie, no ale gdzie przy namiocie? Bardzo dobre pytanie, gdzie? No ale tak, to jest kolejność po prostu liter. No powiem szczerze, mam problem, bo nie widzę. Dobra, idziemy do Sama. Gdzie jest Sam? Sam jest gdzieś tutaj na górze. No i zobaczmy, co ma do powiedzenia. Mam dziennik Mendozy. A raczej jego dwie połowy. Co? Księga rozdarta na dwie części. No dobrze. Najważniejsze, że nic nie brakuje. Pokaż mi ją.
Cholera, domyślałem się tego. Co się stało? Widzę, że jesteś niezadowolony. Owszem. Cholera, tu nie ma żadnej wskazówki o zakopanym skarbie. Mimo wszystko, mam nadzieję, że teraz mi powiesz to, co chcę wiedzieć. No to pytaj. Co chcesz wiedzieć? Gdzie jest Mendoza? Ha ha ha. Chciałbyś to wiedzieć, co? Nie przeciągaj. Gdzie się ukrywa? No dobrze. Powiem ci. Razem z naszą flotą udał się do Królestwa Smoka. Władca wyspy chce zawrzeć z nim sojusz. Cholera. W takim razie, mapę skarbów Kuternogi na pewno ma ze sobą. Na Adanosa. Wiesz o mapie Kuternogi? Skąd? Przy rozbitku o imieniu Jones, znalazłem mapę i dziennik. Co, znalazłeś Jonesa? Gdzie ten łajbak? On nie żyje. Jak też inni, którzy mu towarzyszyli. Szkoda. Chętnie bym się z nim rozprawił. Miałem z nim sprawy do wyrównania. Niby jakie? Ten łajdak podczas ucieczki ciężko mnie zranił. Ledwo przeżyłem. Ale mówiłeś, że mapę skarbów Kuternogi miał przy sobie Jones. Tak. Zrobił kopię i... To sprytny łajdak. Nie należy ufać takiemu typkowi. Niestety, okazało się, że mapa jest fałszywa. Cholera. Wychodzi na to, że Mendoza nas przechytrzył. Oczywiście, chce przywłaszczyć sobie całe złoto Kuternogi. Co chcesz przez to powiedzieć? Bardzo proste. Wcześniej Kuternoga przebywał w Królestwie Smoka. Idę o zakład, że Mendoza właśnie dlatego tam popłynął. Muszę tam być przed nim. Cokolwiek by się nie działo, zdobędę skarb Kuternogi. Tak. No to zobaczymy. No, powiem tak. Mapa kapitana Mendozy i list kapitana Mendozy mamy. Skarb Mendozy. Mamy pooznaczone te punkty. Niestety namiot nie jest oznaczony. Rozkaz. Na jakiś czas odpływam do Królestwa Smoka, żeby dogadać się z tamtejszym władcą w sprawie sojuszu. Z korsarskim Blade'em Królestwa Smoka w kieszeni przestaniemy być uważani za bandytów, a staniemy się częścią floty Królestwa Smoka. Jak długo zabawię w Królestwie Smoka, powiedzieć nie potrafię. Utrzymać pozycję aż do mojego powrotu. Mendoza, kapitan. Skarb Mendozy. Wszystkie 12 miejsc. No to chyba teraz, jak przeczytamy kartki jeszcze raz. Tak jest, to dostaniemy wpisy. Także zróbmy to. Bo dzięki temu... będziemy mogli to zadanie skończyć. Co tam u was, moi drodzy? Ja postanowiłam sobie jeszcze dzisiaj też ponagrywać. Troszeczkę dłużej. No i co, wszystkie mamy chyba. W jakiej kolejności? No po kolei, prawda? P. Pry. Przy. Namiocie. Przy namiocie. Mamy odpowiedź, tylko pytanie... Właśnie, czy teraz tam się coś pojawiło do wykopania, bo powinno. Jest tylko jeden, jedyny namiot tutaj i to jest właśnie ten tutaj. O kurde, jestem na palmie. Siema. Przy namiocie, tylko gdzie? Nie wiem, ale chyba się prześpimy tak czy siak do rana, bo trochę jest już ciemno. Przy namiocie, no... Halo. Przecież tutaj coś musi być, skoro nawet mówi o tym, wiecie... Wiecie, no nie chcę się za bardzo oddalać od namiotu, bo to chyba się trochę mija z celem. To jest jakaś wysepka w ogóle. Ale chyba nie chodzi o to.
Niedobrze, bo nie widzę takiego jakiegoś X-a ani nic, żadnego wejścia, niczego. Słyszę tylko dziwne dźwięki w tym miejscu. Powiem wam, że to akurat chyba sobie spojrzymy na to w poradniku. Natomiast ja bym jeszcze chciała popłynąć na statek, bo tam mamy resztki tych buntowników. I myślę sobie, że na statku właśnie zakończymy ten odcinek. A w kolejnym materiale sobie właśnie wykopiemy ten skarb. Bo ja sobie dosłownie zobaczę jego lokalizację, gdzie ona jest. Dlatego, że no niestety, ale nie widziałam X-ika żadnego. A dopóki no nie będę tego mieć, nie znajdę, no to niewiele nam to da. Stary grób, tutaj akurat nic ciekawego wielkiego nie było. Dużo będziemy mieli po tej wyprawie orzechów kokosowych. W sumie fajnie. No i dobra, płyniemy. I zobaczymy. Myślę, że kolejny odcinek będziemy już w Vanguardzie, dlatego że chyba bym wolała zająć się Adarmos kiedy indziej. Nie wiem, czy chce mi się od razu, wiecie, płynąć na wszystkie poboczne wysepki, na które się da. Znaczy w sumie Adarmos jest ostatnią taką wyspą, dlatego że jeżeli chodzi o Tamorę, no to tak jak już wspominałam parę razy, popłyniemy na Tamorę po prostu trochę później. Nie tak od razu po prostu. Ajajaj, powiem wam, że oni bardzo biją z tego. Zdrajcy z załogi. Chyba nie warto było tak właśnie strzelać z tego muszkietu do nich. Czy otwierać te kuferki? Możemy otworzyć w sumie. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Mikstury się na przykład zawsze przydadzą. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Jedzonko już mniej, tam jakaś kartka w ogóle jest, być może przepis jakiś. Prawo, 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 raz, dwa, trzy w prawo, lewo, lewo, raz, dwa, trzy w prawo, dwa razy w lewo, prawo, prawo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I no, żartujecie sobie, pusty kufer mi dajecie. Lewo, 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 prawo, 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 lewo, 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 prawo. Okej, to za pierwszym razem mi się udało otworzyć. Interesting. Co my tu mamy za przepis? Na zupę rybną. No posiadam już przepis tego typu u siebie. Jeszcze zejdziemy pod pokład, bo tutaj nie ma nic, wyżej nie ma. A do kajuty kapitana być może... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie wejdę, chociaż w teorii bym mogła. Ale no nie wiem. Tutaj nie ma wejścia, czyli tylko tędy nam zostaje. Tutaj też są... Tu jest arsenał, zobaczmy. Kuferek, jakaś broń lepsza, paczki z bronią. Jakiś pulpicik. A na pulpicie... Okej, ich zapasy, czego mieli ile? Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Bardzo prosty kufer, parę pierdółek. Pulpit kolejny. Łowy i zwierzyna, lwy i pantery. Możecie sobie poczytać oczywiście. Jeżeli macie wolniejszą chwilę, mamy podwójny młot low. Trochę wody święconej, wydaje mi się, że może być potrzebna. Chociaż ja raczej zapasy wody święconej mam. No i co, i tak naprawdę nam został tylko ten skarb, no nie, rozbitkowie. Dostarczył do Myrtany. No to zaraz będziemy mieli to zadanie zakończone.
W jakiej kolejności? A jakbyśmy przeczytali je po kolei, to mi chyba nic nie da. Ale możemy spróbować. Może nasz bohater będzie miał olśnienie. Tutaj mamy i... O... C... I... I E... No już wiemy w jakiej kolejności. Tylko, że kurde, no niestety nie daje mi to za wiele. To akurat bardzo słabo. Moi drodzy, no tak naprawdę tą wyspę całą zrobiliśmy. Była bardzo krótka i przyjemna. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Bardzo ubolewam, że parę razy w tej modyfikacji było wspomniane Królestwo Smoka, a tak naprawdę nie będzie nam dane się tam nigdy dostać, ponieważ gra tego nie umożliwia. Nie wiem, którą wyspę można by było zamienić, albo którą można by było wypieprzyć, żeby udało się jednak, wiecie, no, zrealizować Królestwo Smoka, ale myślę, że to byłoby naprawdę bardzo fajne i ubolewam bardzo mocno, że twórcy tego po prostu nie zrobili, bo to by mogło być naprawdę, kurde, sztosiwo jedno wielkie, no nie? To by było naprawdę, myślę sobie, że świetne. Kurde, przy namiocie ma być skarb, a ja nie widzę, no. Nie widzę. Słabo bardzo, chyba że nie tak bezpośrednio przy namiocie, no ale... Jak pisze przy namiocie, no to kuźwa przy namiocie, tak? Cholera jasna, no. To jest jedyny namiot w okolicy, no innego nie ma. Innego kuźde nie ma, no. Może tutaj, kurde, w krzaku da się coś kopać? Nie da się. Może tutaj, w tej roślince? Też się nie da. Moi drodzy, no, zakończymy sobie w tym miejscu. A może to chodzi o to, że to jest gdzieś tutaj ukryte w wodzie? A coś, ty, nic tu nie ma. Moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, tak jak już wspominałam. Kolejny materiał. Myślę, że wyruszamy do Mertany od razu, z buta. Myślę, że to będzie naprawdę dobry pomysł, żeby od razu tam ruszyć. I zobaczymy, co nas będzie czekało w nowym miejscu. Jak będziemy w Mertanie, to przez dłuższy czas nie będziemy mogli podróżować, więc z jednej strony pójście do Adarmos teraz byłoby spoko, ale nie mamy takiego zadania w dzienniku. Więc jak pójdziemy później, to nic się tak naprawdę nie stanie. Jeżeli Wam się film podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!